sobotę o 20:30 na godzinę zgaśnie światło, ale nie z powodu braku zasilania. Wygaszeniem oświetlania ratusza samorząd postanowił włączyć się do prośrodowiskowej akcji Godzina dla Ziemi. Prócz magistratu w akcji weźmie udział kilka szkół. Ciemności spowiją dwójkę, piątkę, szóstkę i dziesiątkę. Do akcji przyłączyły się również szkoły średnie, Zespół Szkół imienia Brzostowskiego, 3 LO oraz przedszkola numer 1, 3 i 4. Rok temu w akcji wzięło udział aż 187 państw. W ciemności pogrążyły się na 60 minut najsłynniejsze budowle świata. Piramidy w Gizie, wieża Eiffla, londyński Big Ben, opera w Sydney, Taj Mahal w Indiach, a nawet rzymskie Koloseum. W tym roku do akcji w Polsce przyłączyło się już około setki miast. Tegoroczna akcja w naszym kraju przebiegnie pod hasłem Nie niszczę domu. O tym, do jakich zniszczeń zdolny jest człowiek, opowiada przygotowany przez WWF spot z udziałem Marcina Dorocińskiego. Popatrzcie. Dziwi cię to? Ty też to robisz. Niszcząc przyrodę, niszczysz własny dom. Możesz to jeszcze naprawić. Wejdź na godzinadlaziemi.pl.